Chciałbym wam szybciutko powiedzieć, co Jezus zrobił w moim życiu i co dalej robi w moim życiu. A mianowicie jestem człowiekiem, który większość swojego życia, mam 27 lat, spędził w poprawczakach, w więzieniach. Ostatnio za taki straszny czyn, chwała Bogu, że człowiek po prostu przeżył, o mało co nie zabiłem człowieka i chwała Bogu, że mogę tutaj teraz stać, bo pewnie siedziałbym do końca życia w więzieniu. Ale tak mówiąc pokrótce, od małego wychowywałem się bez ojca, od małego potrzebowałem akceptacji, ale nie dostawałem jej od nikogo, na pewno nie od rodziny. Znalazłem tą akceptację u recydywistów z mojego miasta. Pochodzę z Polkowic, z Dolnego Śląska. Tak więc szybko właśnie trafiłem do zakładu poprawczego, później do więzienia. W więzieniu to mi praktycznie lepiej było niż na wolności, bo zacząłem sobie handlować narkotykami w więzieniu, jakieś tam grypserki, takie śmieszne rzeczy, które kiedyś gdzieś tam mnie bawiły. Teraz powiem szczerze, że mam obrzydzenie do tego, ale kiedyś to było moim takim bożkiem, można powiedzieć. Siła, siłownia, jakieś dziwne rzeczy, właśnie jakieś dopalacze do ćwiczenia. To po prostu był mój świat. I kiedy po raz trzeci trafiłem do więzienia dla recydywistów, to wszystko tak jakby prysło. Już nie było takie fajne, takie zabawne. I kiedy zastanawiałem się nad sensem swojego życia, a przede mną było jeszcze 5 lat do odsiadki, przypadkiem zupełności, bo chciałem się spotkać tam ze znajomym z innego, tak jakby z innej części więzienia, zapisałem się na spotkania do baptystów i tam zacząłem chodzić, ale ten pastor gdzieś tam mnie chciał wyrzucić, bo przeszkadzałem i mówi, albo byś siedział, mówi, w pierwszej ławce i będziesz słuchał, mówi, słowa Bożego, a jak nie, mówi, to wypad, nie, do mnie. No to ja zacząłem właśnie gdzieś tam trochę z przymusu słuchać tego słowa Bożego, ale później zacząłem sam czytać słowo Boże i poznałem, że Jezus jest innym Bogiem niż ja do tej pory Go znałem, bo kiedy byłem ministrantem w kościele katolickim wcześniej, pomimo tego, że stawałem za taką aboną i czytałem Słowo Boże, to ja naprawdę tak nie wiedziałem, co robię i po co to robię. Po prostu chciałem być porządny, chciałem się gdzieś tam pokazać ludziom w moim mieście. I do czego dążę? Dążę do tego, że ten cały mój świat taki jakiś właśnie, który polegał na sile, na znajomościach, na układach, po prostu w jednym momencie stracił dla mnie sens. Zobaczyłem, że można żyć inaczej, Bóg mnie uwolnił od palenia papierosów, od przeklinania, ale gdzieś tam na ten czas, powiem szczerze, że nie poszedłem tak wtedy radykalnie za Bogiem, pomimo tego, że ochrzciłem się chrztem wodnym, też nie poznałem Ducha Świętego wtedy. Kiedy wyszedłem z więzienia, powiem wprost, poszedłem w grzech. Poszedłem w grzech po 4 latach, bo wyszedłem na warunkowe zwolnienie, poszedłem w grzech, zacząłem ćpać, pojechałem do Berlina, do siostry tam, bo myślałem, że zmienię towarzystwo, będzie inaczej. I tak z dnia na dzień, tak, najpierw sobie tak wkręcałem, że znajdę zbór polskojęzyczny, nie znalazłem, później Biblię odłożyłem na bok, później to już stwierdziłem, że tylko modlitwa, że ja sobie dam radę sam. I tak upadłem po prostu, że wylądowałem na ulicy, stałem się osobą bezdomną. Chodziłem po ulicach Berlina i zbierałem butelki po wodzie mineralnej i sprzedawałem je za 25 centów za sztukę, żeby mieć za co pić, bo wstydziłem się wrócić do siebie do domu po prostu, bo po prostu było mi wstyd. Siostra mi wyrzuciła z domu, powiedziała, że nie chce pijaka. Koledzy, z którymi już po rzuceniu pracy tam w Niemczech zacząłem kraść, różne rzeczy robić, powiedzieli, że ze mną nie da rady nic zrobić, bo ja za dużo piję, tylko im problemów narobię. I wtedy tak zawołałem po prostu, myślę, że było to szczere, zawołałem do Boga i mówię, Boże, proszę Ciebie, pomóż mi. Jak trwoga, to do Boga i u mnie się to właśnie tak sprawdziło. I Bóg postawił na mojej drodze kobietę, taką Polkę, chrześcijankę, która mówi, jedź na terapię, mówi, nie? Mówi, jedź na terapię do Warszawy, ja Ci dam, mówi, adres. I przyjechałem do Warszawy na terapię z Kościoła Ulicznego, to jest misja Kościoła Ulicznego, ośrodek Nowy Początek. I
męczyło mnie strasznie poczucie winy. Szatan, bardzo zależało mu na tym, abym ja wyszedł z tego ośrodka, abym ja po prostu wrócił do swoich wymiocin, ale byli przy mnie ludzie i dalej są, którzy po prostu opowiedzieli mi, jaki Bóg jest naprawdę, o Jego miłości takiej. Po prostu ja jej doświadczyłem, tak jak tutaj u was doświadczam, tej miłości w Ustroniu. Tak ja tam po prostu zobaczyłem tego Jezusa i co było przełomem w moim życiu? Przełomem było to, że poznałem osobiście Ducha Świętego i poznałem Boga po prostu, jak to się mówi, twarzą w twarz, tak? Spotkałem się z Bogiem i kiedy w zborze u nas w Warszawie Bóg tak objął mnie po prostu ręką, ja to czułem, tak, że objął mnie i powiedział, synu mój, to przestałem się zachowywać jak niewolnik, tylko jak syn po prostu. I chciałem wam też powiedzieć, że zostałem cudownie uzdrowiony z kamicy nerkowej, to już mówiłem wcześniej. Dużo rzeczy by tu opowiadać, ale też byłem zniewolony taką presją demoniczną od spraw takich seksualnych i bardzo mi to przeszkadzało w uwielbianiu Boga. Zostałem od tego uwolniony i obecnie też pastor nasz zabiera mnie gdzieś tam na kościół uliczny, jeździmy pomagać. Czuję po prostu, że moje życie się naprawdę zmieniło, że przez Ducha Świętego ja z Bogiem mam taką relację jak po prostu z przyjacielem, jak z ojcem, jak z przyjacielem. I tu kiedyś pastor Arek był u nas w ośrodku, takie wykłady robił i rozmawialiśmy o prawdziwej męskości. I ja wam powiem szczerze, że ja nie mam marzeń, żeby mieć jakiś samochód, nie wiadomo jaki. Ja chcę po prostu dożyć takich sędziwych lat, jak tutaj ci ludzie, co siedzą. Chcę się cieszyć swoimi wnukami i chcę służyć Panu Jezusowi. Nie chcę budować na sile, nie chcę budować na pieniądzach. Po prostu chcę spełnić to, co Bóg, do czego Bóg mnie powołał. I prawdziwa męskość moim zdaniem jest to, że ja mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że moje ręce służą mi tylko i wyłącznie do uwielbiania żywego Boga, że czekam po prostu na żonę, którą wierzę, że Bóg mi da i wierzę, że to jest prawdziwa męskość i pragnę po prostu być mężem Bożym i wierzę, że Bóg mnie będzie do tego przystosowywał. Dziękuję.